Zespół stresu pourazowego to zaburzenie powstające najczęściej w wyniku jednorazowego, ale bardzo silnego stresu, tzw. traumy, związanej z zagrożeniem życia, np. wypadkiem, diagnozą poważnej choroby, aktem przemocy i tym itp. Zaburzenie to dotyka kilku procent ludzi, a ryzyko powstania PTSD w wyniku traumy szacuje się na poziomie od 10 do 20%. Do symptomów PTSD należy m.in. utrzymujący się lęk i związane z nim zachowania oparte na unikaniu sytuacji skojarzonych z traumą. Podwyższona czujność i koncentracja uwagi na potencjalnym zagrożeniu, mimowolne wspomnienia związane z traumą, a także poczucie bezradności. Z badań nad mózgiem osób z zespołem stresu pourazowego wiemy, że zaburzenie funkcjonowania dotyczy różnych struktur, ale także szlaków nerwowych łączących je ze sobą. Nieprawidłowe funkcjonowanie dotyczy części mózgu, które z jednej strony związane są z procesami poznawczymi, a z drugiej strony z procesami emocjonalnymi. Zobaczmy więc, co dzieje się w mózgu w zespole stresu pourazowego. Jedną z najważniejszych cech zespołu stresu pourazowego jest nadaktywność ciała migdałowatego. Struktura ta odpowiedzialna jest za generowanie emocji, takich jak strach oraz lęk, ale uczestniczy również w tworzeniu pamięci emocjonalnej. To przy znacznym udziale tej właśnie struktury tworzą się reakcje lękowe. Nadaktywność ciała migdałowatego w PTSD prowadzi do podwyższenia poziomu lęku. Lęk ten towarzyszy, można powiedzieć, w pewnym sensie cały czas osobie cierpiącej na PTSD. Nadaktywność związana jest również z bardzo dużą wrażliwością na wszelkiego rodzaju sygnały, które mniej lub bardziej skojarzone są z traumą. Na przykład, u osoby cierpiącej na PTSD w wyniku wypadku samochodowego, siedzącej w domu na kanapie i słuchającej przez okno dźwięku samochodu, dochodzić będzie do wyzwolenia bardzo silnego lęku, mimo iż obiektywnie nic jej nie grozi. Tak więc nadwrażliwe i nadaktywne ciało migdałowate może w sposób chroniczny generować lęk, który będzie towarzyszył osobie cierpiącej na PTSD w każdej niemal sytuacji, powodując powstanie silnego napięcia oraz oczywiście stresu związanego z tym lękiem. Badania pokazują, że obok nadaktywności ciała migdałowatego, w PTSD mamy do czynienia również z nadaktywnością kory wyspy. Kora wyspy uczestniczy w tworzeniu odpowiedzi emocjonalnej, w tym związana jest silnie z ekspresją lęku. W PTSD obserwuje się podwyższenie aktywności szlaku, który łączy te dwie struktury ze sobą, które łącznie razem mogą dawać ten efekt w postaci silnej emocjonalności związanej z lękiem. Generując lęk, ciało migdałowate zaczyna pobudzać proces uwagi. Odbywa się to poprzez wpływ na struktury korowe zaangażowane w proces uwagi, do których należy m.in. zakręt obręczy. U osób PTSD zaobserwowano właśnie nadaktywność tych szlaków, związanych z aktywacją procesu uwagi. W takich przypadkach proces uwagi ma charakter automatyczny, mimowolny, co sprawia, że trudno jest nad tą uwagą zapanować. Wówczas osoba odczuwająca lęk staje się bardziej pobudzona i czujna, czyli jej uwaga skupiona jest na wykrywaniu potencjalnego zagrożenia. Towarzyszy temu stan silnego pobudzenia oraz stresu, czy niejako gotowości do działania, kiedy pojawi się sygnał zagrożenia. Utrzymywanie się tego stanu przez długi czas prowadzi do wyczerpania. Nadaktywne ciało migdałowate może być również powodem mimowolnego wyzwalania wspomnień związanych z traumą. Różnego rodzaju sygnały dochodzące z otoczenia lub pojawiające się w świadomości a pochodzące z pamięci które w jakikolwiek sposób kojarzą się z traumatycznym wydarzeniem, mogą aktywować ciało migdałowate, które wyzwala reakcję lękową, a jednocześnie aktywując przednią część hipokampa, ciało migdałowate powoduje przywołanie traumatycznego wspomnienia. Możemy sobie wyobrazić, że dla osoby, która przeżyła wypadek, takim bodźcem przywołującym traumę może być na przykład dźwięk silnika samochodowego, a nawet kolor przedmiotu, który jest taki sam, jaki miał samochód, w którym ta osoba uległa wypadkowi. Nadwrażliwość ciała migdałowatego i automatyzm procesu przywoływania pamięci emocjonalnej sprawiają, że osoba z PTSD nie jest w stanie kontrolować procesu przywoływania traumy. Te wspomnienia powstają jakby bez przyczyny, choć tak naprawdę przywoływane są pod wpływem skojarzonych z traumą bodźców, obrazów, dźwięków itd. W każdym razie proces jest mimowolny i nie jest możliwe jego pełne kontrolowanie. Z aktywnością ciała migdałowatego związane są również zmiany w zachowaniu osoby cierpiącej na PTSD. Ciało migdałowe jest w stanie automatycznie generować zachowania. Dzieje się to najczęściej w sytuacjach zagrożenia. Wówczas wpływ ciała migdałowego na struktury systemu ruchowego w naszym mózgu, czyli struktury prążkowia, powoduje powstanie np. reakcji ucieczki. W ten sam sposób może dochodzić do wytworzenia stałego odruchu unikania, który charakteryzuje osoby z PTSD. W praktyce objawia się to unikaniem wszelkiego rodzaju sytuacji związanych z traumą. Na przykład osoba, która uległa wypadkowi, będzie unikać jazdy samochodem. Nawet jeżeli czasem ten związek z traumą może wydawać się dla osoby patrzącej z boku niedostrzegalny, na przykład unikanie bliskości ulicy. W skrajnych przypadkach PTSD może wiązać się ze znacznymi zmianami w zachowaniu, polegać na unikaniu w zasadzie każdej potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, co w praktyce może oznaczać nawet całkowite wycofanie się z życia społecznego w celu unikania zagrożenia. W zespole stresu pourazowego obserwuje się nadaktywność tego szlaku, który łączy ciało migdałowate ze strukturami prążkowia. Lęk oczywiście towarzyszy każdemu z nas w różnych sytuacjach, nie jest to niczym nadzwyczajnym. Problem, który leży u podłoża PTSD, polega na tym, że struktury, które u osób niezaburzonych są w stanie lęk tłumić, w przypadku PTSD nie działają w sposób poprawny. Kiedy pojawi się lęk, odpowiednio aktywne struktury kory przedczołowej są w stanie go kontrolować. Jest to związane z aktywnością grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, która wraz z pozostałymi strukturami uczestniczącymi w przetwarzaniu bodźców, ich analizie oraz planowaniu zachowania, jest w stanie w wyniku takiego procesu poznawczego stłumić aktywność ciała migdałowatego. Oznacza to w praktyce zmniejszenie poczucia lęku i możliwość kontroli nad zachowaniem. Jeśli to się nie dzieje, a wszystko na to wskazuje, że struktury te są mniej aktywne u osób z PTSD, a więc ich funkcje są ograniczone, wówczas niekontrolowane ciało migdałowate, wpływając na struktury prążkowia może bez trudu wyzwalać reakcje wersyjne, czyli unikania lub ucieczki, jak również z łatwością wytworzyć wyuczoną reakcję unikania. Obniżona aktywność grzbietowo bocznej kory przedczołowej i obniżona aktywność połączeń tej, połączeń tej struktury z korą przedruchową, przed klinkiem oraz zakrętem obręczy daje efekt w postaci osłabienia funkcji poznawczych. Obniżona zdolność do analizy sytuacji, planowania, a więc w pewnym sensie racjonalnej oceny sytuacji i podejmowania racjonalnych działań zaplanowanych i celowych, daje poczucie braku kontroli nad zachowaniem oraz emocjami. Efektem tego jest poczucie, że życie toczy się niejako w sposób nieprzewidywalny, a osoba zaburzona nie ma wpływu na swoje własne życie. Z drugiej strony obserwuje się również obniżenie aktywności innego szlaku kontrolującego emocje. I analizującego zachowania w określonych sytuacjach. Mowa o brzuszno przyśrodkowej korze przedczołowej i jej połączeniach z hipokampem, zakrętem obręczy oraz dolnym płatem ciemieniowym. Obniżenie aktywności tego szlaku może mieć związek z brakiem kontroli nad wykształconymi reakcjami lękowymi, czyli brakiem możliwości osłabienia reagowania, np. unikaniem w sytuacjach niezagrażających. Wygaszenie reakcji lękowych jest jedną z podstawowych funkcji tego szlaku. A odbywa się to poprzez analizę emocji i zachowań, które miały miejsce, a które były nieadekwatne. Uważa się, że osłabienie funkcji tego szlaku jest związane z ograniczoną zdolnością do tzw. autorefleksji, która sprzyja modyfikacji na przyszłość naszych zachowań w określonych sytuacjach. Pozwala na modyfikację pamięci emocjonalnej, tak aby móc reagować inaczej w przyszłości w określonych sytuacjach, zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i na poziomie behawioralnym. W przypadku PTSD obserwuje się również zmiany funkcjonowania dwóch szlaków modulatorowych związanych z miejscem sinawym oraz jądrami szwu. Ten pierwszy to szlak noradrenergiczny, a nadmiar noradrenaliny, który obserwowany jest w PTSD, powoduje nasilenie lęku i ułatwia tworzenie oraz utrwalanie pamięci emocjonalnej, a także zachowań lękowych. Ponieważ normalnie aktywność drugiego szlaku, czyli serotonergicznego związanego z jądrami szwu, umożliwia kontrolę emocji, Serotonina bowiem tłumi aktywnościami dałowatego oraz usprawnia procesy poznawcze związane z kontrolą emocji i zachowania. Zbyt niska ilość serotoniny w mózgu osób PTSD powoduje, że emocje wymykają się spod kontroli. Nadmiar noradrenaliny i niedomiar serotoniny sprawiają, że zachowanie staje się impulsywne, a osoba z PTSD wykazuje silny lęk, jest drażliwa i może być nawet agresywna w sytuacjach skojarzonych z zagrożeniem. Podsumowując, widzimy, że u osób cierpiących na zespół stresu pourazowego mamy do czynienia z obniżeniem aktywności dwóch szlaków związanych z korą mózgową oraz nadaktywnością szlaków związanych z ciałem migdałowatym, czyli układem limbicznym. Można więc powiedzieć, że w PTSD mamy sytuację, w której układ limbiczny, emocjonalny, jest nadaktywny, a układ korowy, związany z funkcjami poznawczymi, kontrolnymi, jest zbyt słabo aktywny. To sprawia, że emocje generowane są przy ograniczonej kontroli a więc są silne i w łatwy sposób prowadzą do wytworzenia zachowania awersyjnych, które ulegają utrwaleniu w procesie warunkowania. Na tej samej zasadzie, czyli warunkowania, dochodzi wówczas niezwykle łatwo do kojarzenia różnego rodzaju bodźców z zagrożeniem, co sprawia, że osoba z PTSD staje się nadwrażliwa i reaguje lękiem na bodźce obojętne, które nie powinny wzbudzać lęku. Tworzy się silna pamięć emocjonalna, która przywoływana jest pod wpływem najmniejszego skojarzenia i jest podstawą tworzenia chronicznego poczucia zagrożenia, które pod postacią lęku związanego z przywoływaniem wspomnień, traumy, towarzyszy człowiekowi w niemal każdej sytuacji. Ta pamięć oraz odruchy warunkowe, reakcje lękowe nie są kontrolowane, nie mogą być modulowane, wygaszane, dlatego że struktury korowe działają w sposób nieprawidłowy. Przedstawiony przeze mnie model neurobiologicznego podłoża zespołu stresu pourazowego można sprowadzić do opisu tego zaburzenia jako wyniku nieprawidłowego działania trzech systemów neuronalnych. W PTSD mamy więc nadaktywny system nazywany po angielsku silence network, co możemy przetłumaczyć jako sieć nadająca znaczenie bodźcom, który to system generuje lęk pod wpływem bodźców zewnętrznych lub wewnętrznych oraz skupia uwagę na zagrożeniu. Te bodźce i emocje zostają wówczas skierowane do kolejnej sieci, zwanej po angielsku Central Executive Network, czyli głównej sieci wykonawczej, która uczestniczy w analizie oraz planowaniu, związana jest z pamięcią roboczą. Ponieważ ta sieć działa słabo, nie jest w stanie analizować sytuacji, planować zachowania inaczej niż pod dyktanto nadaktywnego systemu nadającego znaczenie. Efekt jest taki, że każda sytuacja rozpatrywana jest jako zagrożenie. A słabość systemu wykonawczego, jakkolwiek to zabrzmi, rekompensowana jest reakcjami wyuczonymi, a więc lękowymi, czyli reakcjami unikania lub ucieczki, które generowane są automatycznie bez udziału lub przy aprobacie systemu wykonawczego pod wpływem ciała migdałowatego. Osłabienie ulega również kolejny system związany z korą, a mianowicie system zwany Default Mode Network, czyli sieć stanu podstawowego. Która jest szczególnie aktywna w stanie spoczynku, kiedy nie analizujemy aktywnie bieżącej sytuacji i nie planujemy celowych działań. Ta sieć jest mniej aktywna w PTSD być może głównie z powodu ciągłego poczucia zagrożenia, które nie pozwala na wyłączenie koncentracji uwagi na zagrożeniu, a tym samym nie pozwala na przejście w tryb spoczynkowy. Osłabienie działania tej sieci przejawia się w PTSD niemożnością lub też ograniczoną możliwością autorefleksji. Która jest niezbędna do oceny zachowania i emocji, a tym samym modulowania przyszłych reakcji poprzez wygaszanie np. nieadekwatnych reakcji czy emocji. Przedstawiony przeze mnie model neurobiologicznego podłoża zespołu stresu poobrazowego nie jest modelem pełnym. Brakuje w niej dużej liczby szczegółów, ale głównym celem tego wykładu było pokazanie w miarę uproszczony sposób to, co dzieje się w mózgu, co jest podstawą zachowań i emocji, które towarzyszą osobom chorym na zespół stresu pourazowego.